Cześć, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnych growych gadżetach i w tym odcinku zaprezentuję wam moje zdobycze z ostatniego konkursu konsole i gry. Jeżeli śledzicie moje kanały społecznościowe jak Facebook, Twitter oraz Google+, to wiecie o co chodzi. Jak nie, to już wam prezentuję. Pierwszą nagrodą jest oto taka podkładka pod myszkę z Super Smash Bros. For Wii U. Tak oto się prezentuje. Z tyłu oczywiście nie ma nic ciekawego. Jest ten taki materiał zapobiegający ślizgnięciu się podkładki po powierzchni. W prawym dolnym rogu znajdziemy logo Nintendo. Fokus mi tego aż tak za ładnie w tym telefonie niestety nie złapie. Z drugiej strony, proszę bardzo, mamy tutaj różne trademarki, nie trademarki. No ogólnie tak całościowo prezentuje się podkładka, naprawdę bardzo fajna, lecz mi będzie bardzo szkoda jej użyć, ponieważ wiem ile razy jakiś słodki napój rozlewa się na moim biurku, dlatego postawię ją gdzieś na półce. Kolejnym itemem jest nieśmiertelnik Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Wii U. Rozpakujemy sobie go z folijki, jego akurat nie będę nosił, bo trochę mi go szkoda, jak to kolekcjonerowi. Z tyłu mamy informację Nintendo 2014, tratatata. Z przodu, jak już pokazywałem przez folijkę, mamy Super Smash Bros. No i otworzymy sobie to cudo. Nieśmiertelnik jest w takiej oto twardej, bardzo twardej gąbce. Wyjmiemy sobie go. O ile uda mi się go wyjąć. Dobra, udało się. No i proszę bardzo, tak oto prezentuje się sam nieśmiertelnik. Mamy logo Super Smash Bros. For Wii U, 3DS i te sprawy. Tutaj mój fokus widzę walczy. Choć za wiele się nie spodziewajcie po aktualnym moim telefonie Galaxy S pierwszym. Niestety moja Xperia została unicestwiona przez mojego 2-letniego syna. Więc aktualnie musimy posiłkować się nagraniami w tej jakości. Mam nadzieję, że wam to za bardzo nie przeszkadza. A więc tak oto prezentuje się ten nieśmiertelnik. Konkurs, przypomnę, był na nie wymyślenie, a napisanie, jaką postać byśmy właśnie widzieli w grze Super Smash Bros. Ja napisałem, że chętnie bym zobaczył Big Daddy'ego z serii Bioshock. Moją odpowiedź będziecie mogli zobaczyć w komentarzu. Ja tam dokładnie nie pamiętam, co napisałem. Napisałem taki komentarz tak naprawdę na szybko, bo nie spodziewałem się, nie nastawiałem się na wygraną, jak w przypadku niektórych konkursów. No i dzisiaj około tam 11 dowiedziałem się, że wygrałem. I już po 12 na rowerze popędziłem do konsole i gry, ponieważ mieszkam niedaleko tego sklepu i odebrałem moje nagrody. A więc tak oto prezentują się najnowsze growe zdobycze. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć, trzymajcie się moi drodzy widzowie.